Co małego to właśnie wokół piłki się kręciło moje życie, czyli piłka nożna na podwórku i na jakichś różnych boiskach z kolegami i koszykówka właśnie w Kolonie Kraków i też na podwórku gdzieś brało się piłkę i od razu. Trenowałem karabin na samym początku, nieruchomą tarczę, byłem bardzo średni i po prostu zostałem, nie wiem, czy zdegradowany, czy po prostu, nie wiem, jaki cel też przyświęcał temu, że poszedłem na ruchomą tarczę, ale zbliżała się Olimpiada Młodzieży w 98 roku. Trenerzy powiedzieli, no w karabinie nie masz szans awansować do Olimpiady Młodzieży, może w ruchomej tarczy ci się uda. I tutaj bez oszustw żadnych, po równo 20 treningach wystartowałem na Olimpiadzie Młodzieży i miałem brązowy medal. W Krakowie cały system, po tym jak zostały rozwiązane te ośrodki, wojskowe ośrodki sportowe, to wszystko zaczęło padać, a ja byłem w WKS-ie, czyli w wojskowym klubie w Wawel. Zabrano Szczenicę, trener mój też nie miał za bardzo gdzie się podziać. Pojawiały się różne konflikty i to z szefostwem klubu i z między mną i trenerem. I po prostu tutaj przy okazji jednych zawodów, to były Mistrzostwa Polski Juniorów, tutaj w Zielonej Górze prezes Marciniak złożył mi propozycję, pół żartem, pół serio. Ale później ponowił ją pod koniec roku i stwierdziliśmy z rodzicami, że jeżeli chce się rozwijać, to tutaj będą idealne warunki. Jeżeli mogę i jestem w Zielonej Górze, nie mam żadnych wyjazdów, to staram się godzić tak treningi z nauką, żeby po prostu iść najpierw na uczelnię, wszystko sobie załatwić, a później w wolnym czasie idę od razu na trening, siedzę przykładowo 3-4 godziny, robię swoje. I tak ciągnę dzień po dniu. No nie jest to proste, bo nauczyciele czasami patrzą i wykładowcy krzywo na to, ale jakoś udało mi się do czwartego roku dojść bez większych problemów, jakichś poprawek czy tam kampanii wrześniowych, więc jest dobrze. Biegałem po 10-11 km dziennie, to jest codziennie praktycznie staram się biegać tyle, a teraz w tym okresie takim przygotowawczym czy po przerwie to jest około 5-6 km. Ale to wygląda wygląda tak, że idziemy na Szczelnicę, dwa razy dziennie chodzimy, rano od 8 bądź 9 i 3 godzinki treningu, około 200 złożeń, 250 podniesień przed południem, gdzie karabin waży 5,5 kg, więc to wychodzi później w tonach, jakby to sumować. Im dłużej trwało strzelanie, im więcej dziesiątek strzelałem, tym większa presja i większy ciężar to wywierało na moją głowę. Po pierwszej połowie strzelania, tego pierwszego, byłem drugi, z punktem straty do pierwszego. No i około 2-3 godzin miałem do następnej części strzelania. No powiem, że znosiłem to bardzo ciężko. Chodziłem, spacerowałem cały czas, żeby wyładować energię. Leżałem gdzieś pod biurkiem, gdzie trener siedział z laptopem. Mówię, żeby nikt mnie nie widział, nie dotykał, ja muszę to sam jakoś strawić. Słuchałem muzyki normalnie cały czas. I tak jakoś naładowałem się, że po prostu udało mi się dociągnąć to. I mówię, i cieszyłem się z tego strasznie. Schodziłem do stanowiska, trener w niebo wzięty był kadrowy wtedy, mówi, rekord świata wyrównać. Ja mówię, rekord świata? Mówię, nie był większy przypadkiem. On mówi, nie, 391 na pewno. Ja mówię, no dobrze, a który będę? No na razie na pewno pierwszy. Ja mówię, no to dobrze, poczekaliśmy jeszcze jakieś 30 minut. Skończył ostatni zawodnik. Okazało się, że był za mną i mówię, o, jestem mistrzem świata, szok. 45 minut autentycznie siedziałem i płakałem. Tak stres, emocje, wszystko ze mnie zaczęło schodzić, że po prostu nie mogłem się ogarnąć z tym wszystkim. I to chyba nie jest wstyd, że facet płacze. Nikt nie przypuszczał, że mogę aż tak powalczyć. Mówię, pokażę, że jestem w stanie. I tak z magisterki aż po profesurę udało mi się 3 złote medale wyciągnąć. Były chwile takiej słabości w sumie, ponieważ nie mogłem się przebić do kadry i nie mogłem się przebić do kadry na wyjazd na Mistrzostwa Europy do Monachium w 2000 roku, w marcu. Zostałem odsunięty od tego startu. No, znosiłem to strasznie. Nie było to dla mnie łatwe, bo nie mogłem tego zrozumieć, że skoro idę powoli do góry, to ktoś ze mnie rezygnuje. No ale odbiło się to tym, że w czerwcu, lipiec 2000, roku 2000,
zdobyłem brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Pilźnie juniorów. U nas tak średnie przykładowo stypendium zawodnika kadry narodowej, ale zawodnika, który zdobywa medal Mistrzostw Europy, bo tak jak wiemy, ci, którzy nie zdobywali medali, to nie mają żadnego stypendium w Polskim Związku, to jest około 800 zł na rękę. Obiecałam, że zaprowadzę go na Szczelnicę, ponieważ ja kiedyś nie tylko inną konkurencję szczelecką, pistolet. W związku z tym wszystko się dobrze układało, egzamin jest zdany. Poszedł na Szczelnicę, pełen euforii, zadowolenia. Mogę powiedzieć, utoczyć słowa pani Renaty Maurer. Kiedy kibicuję mu na pierwszy raz, kibicowałam na pierwszych zawodach międzynarodowych, podeszła do niego i mówi: Łukasz, nie zdążyłabym pomyśleć, a tu trzeba szczelić. Nie zdążyłabym pomyśleć. Więc to obrazuje cały tok jego pracy na tej Szczelnicy w tym momencie, kiedy trzeba wyciszyć serce, kiedy pchają się do głowy różne myśli, bo nie da się tego po prostu jakoś oddzielić. I jeszcze trzeba w ruchu oddać strzał. Mieszkaliśmy w centrum Krakowa. Do naszego mieszkania były 83 schody. Z nogą w gipsie, o kulach, zasuwał do szkoły po to, żeby móc iść później tym gipsem na trening. W szkole nigdy nie miał taryfy ulgowej, w żadnej szkole. Ze względu na to, że uprawia sport, robi coś dobrego po szkole, nie było usprawiedliwienia, masz być na zajęciach szkolnych. Mnie to nie interesuje, nie będziecie na zajęciach, bo chciał się zwolnić na zawody, dostaniesz dwóje.